nakręcimy takie coś, bo to fajne jest, nie? No to patrz, tutaj jest takie jedno, tam jest takie drugie, trzecie, czwarte, to jakieś takie podgnite, tu następne, to są takie owoce palmowe. Są takie owoce palmowe, nie? Bo te palmy pięknie wyglądają. Są takie owoce palmowe? No, są takie. A w ogóle to są owoce, to są chyba kokosy, to są palmy. No, a tu mamy jeszcze takiego łabędzia, nie? Takiego łabędzia. Taki mój do basenu. Taki twój do basenu, no i pływałaś w nim wczoraj, nie? Jest królowa łabędzi. Nazywa się Laura. O, Laura, królowa łabędzi. No, ale fajne, patrz, wszystkie one tak rozkwitły. Ja kiedyś widziałem na Zanzibarze, jak takie coś było chyba jeszcze takie całe zamknięte i to później właśnie się tak rozszczela. No. Ale ja wiem, że... Wiesz, że... Na co ja stanąłem? Nie, nic, na szczęście takiego. Wiesz, że ja jadłem na Zanzibarze takie owoce tego? Normalnie jadłem, bo one były takie białe, tylko że to nie wiem, czy to było to. Może to było coś innego, może to była jakaś inna palma. No inna może trochę ta palma była, ta na Zanzibarze. I miała takie może trochę inne te owoce, ale w każdym razie takie właśnie coś jadłem, wiesz? Było takie białe. Takie lolki. No i tutaj jak... był taki klubik mały, ale on jest zamknięty i kiedy go zbudowali, to od razu zamknęli. Tak? No. A czemu? No, nie wiem, ale tata ci chciał pokazać. Jeszcze taki o, konik. Ale konik, no. Taki pies. Mhm. Elegancki, brązowy. Tamto, nie wiem, czy ja pokazywałam, ale pokazywałam tego konia? Nie, no tego pomalowanego chyba nie, tylko tego czarnego. Okej. Okay, no nie pomalowanego. No to jeszcze są lolki. O, dawaj jeszcze. O, tu jestem pomalowany. To jest ten, który pierwszego namalowałam. O, elegancki. A wiesz, tata, że lolki są najtrudniejsze? Lolki najtrudniejsze? No, najwięcej szczegółów. O, ale pięknie te palmy wyglądają, co? Ten koń właśnie tam stoi. O, na tych tutaj trawie wśród tych palm. No. O, ale sobie go wyobrażam, no. Ale byśmy pojeździli na takim koniu, co? Na plażę byśmy sobie pojechali po wodzie. I po... ja bym chciała mieć pierwsze miejsce na nim. Pierwsze miejsce? No. Ja cię kręcę. No, a patrz, jaka tu pajęczyna jeszcze. Są tu jakieś pająki? Nie. O, no coś tam są jakieś. Ale to nie takie. No, ale to nie takie jak na Zanzibarze, co? No. Na Zanzibarze to były pajęczyska. No, na mnie te pająki ciągną drzewo. Ciągną drzewo? Taka mocna bardzo. A, no taka pajęczyna mocna, nie? Czekaj, bo właśnie muszę wydać przed siebie, bo się nie mieszczę. Co? Wiesz, pod nim tak szurę, bokiem. Bokiem? Ale nie wylecą twoje rzeczy? Dobra. Ja nie wezmę, ja nie wezmę. Dobra, idziemy. Witajcie, dzisiaj drugi dzień objazdowej wycieczki po wyspie. Dzisiaj zwiedzimy dużo więcej miejsc, pojedziemy, nie będziemy tyle plażować, nie będziemy skupiać się tylko na jednym miejscu, tylko mamy zamiar wsiąść i odwiedzić co najmniej ze dwa miasta i jeszcze też do tego jedną plażę, także może być bardzo ciekawie. Jesteśmy na greckiej wyspie Rodos, więc zapraszamy. Zostawcie łapkę w górę, subskrypcję. No i lecimy dalej. Pierwszym miejscem na naszym celowniku jest Grande Blue. Grande Blue, taka plaża. Jedziemy zobaczyć, czy rzeczywiście wygląda tak pięknie jak na tej ulotce. Tak o. A drugie miejsce to miasteczko. Gdzie to miasteczko? Właśnie, gdzie to miasteczko? Kurczę, tutaj nie ma tego miasteczka. Miasteczka. A jest! Tutaj. Lindos. Naszym drugim przystankiem będzie Lindos i chcielibyśmy bardzo jeszcze dojechać do Prassonissi na samym południu wyspy. W tej chwili znajdujemy się tutaj przy lotnisku Lalisos, blisko tutaj Lalisos. A Emma musi w ten sposób otwierać szybę. To jest w ogóle hit, co Emma? Bardzo niefajne, bo się ciężko to kręci. No widziałeś kiedyś w ogóle takie auto, co ma takie, nie. Takie szyby? Jeszcze nigdy. No właśnie, jeszcze nigdy nawet nie widziałeś takiego auto, co ma taką korbkę do szybek, nie?
A to, widzisz? Jednak naszym pierwszym przystankiem będzie ogród palmowy. Ogród palmowy i jakieś takie roślinki na wyspie. Znajdujemy się w Green Show na wyspie Rodos. Green Show bardzo, bardzo nas zainteresowało to miejsce. Są tutaj piękne palmy, piękne jakieś roślinki. Szkoda tylko, że nic stąd za bardzo nie da się wziąć do Polski. No i co w tej Polsce? Wszystko teraz zamarznie. O, jakie ładne oliwki. No, takie malutkie już drzewko, już ma tyle oliwek. Kręciołki. No. Wygląda jak oliwne, ale jakieś takie przypominowane. Ale takie duże kręciołki, no to już takie duże, no. Ale dużo. Tutaj takie paprocie ładne. Co to? Tutaj ładna palma. Tam jak pięknie wygląda. Ale ogród. No takie bambuski. No takie sobie tutaj drzewka są. O, a tam patrz, mango? Czy co to jest? Patrz jakie tutaj już duże tutaj jest, Emi, patrz. Tam. Chyba mango. Czy co to, Dorka? Ale mango to takie wielkie drzewa. Ogromne. Ale takie kolorowe, ładne. No wygląda jak mango, to mango musi być. I tutaj też są. No. To trzeba zobaczyć. Tam, no to mango na 100%. Kurde, ciekawe, czy tu był taki wielki mango mogło rosnąć jak na Zanzibarze. No takie ogromne drzewo. Nie wiem, to może jakaś inna odmiana. No właśnie. Właśnie, może jakaś inna odmiana. Ale patrz jak te drzewa tam rosną na skalę. Czy one tam nie mają ani grama wody normalnie? Tatuś. Co? Kaktus. Kaktus? Tak, z kwiatuszkiem. No. Jezu, jakie one wszystkie piękne. Patrz, jakie tu są piękne. Ej, a takie, pamiętasz Dora, jak żeśmy jechali skuterem przez Tajlandię i był las takich palm? To były takie palmy? Mi się wydaje, że bardzo podobne, nie? No były takie niskie i takie szerokie. Możliwe. Ej, tam są te yuki. To co my mamy w domu, czy nie? Czy coś tak, takiego? No? Nie wiem, no jakieś krzaczki. No. A tam po lewej, Dorka, co to jest? Ja miałam takiego różowego. Patrz, tam co to? Tam jest obcięte palmy, ale to paprotki jakieś tam te wyrastają. No. Ile tu tych słodziaków? Słodziaków. Jest tych słodziaków tyle, że u. No, we only looking. Okay. We are from Poland. Not survive this plant. Poland is very cold. Patrz, jakie tutaj, tylko nie dotykaj, bo to być się nawbijało tyle w paluszek. Ale jest tego. Mogę zobaczyć? Ale tego jest mnóstwo. To mnie bardzo ciekawi. Co to jest? Ale tego jest. Ale tego jest. I co to jest? Co tam? Wygląda kozacko. Tutaj z góry. Się podoba. Przyjechaliśmy na Grande Blue. Jesteśmy już na plaży, ale wracając tylko jeszcze na chwilę do tego miejsca, gdzie były te palmy, no to właściciel okazał się pan jakiś bardzo niemiły i kazał nam przerwać nagrywanie. Jakiś dziwny był. Pani się uśmiechała i coś tam z nami rozmawiała, a pan był w jakimś złym humorze. Pan był w złym humorze. Idziemy się przejść, popodziwiać tutaj Grande Blue i w ogóle całą tutaj tę miejscowość. Na początek restauracja jakaś duża. Mini market. Schodzimy na plażę. Od razu można zauważyć, bo bardzo rzuca się w oczy. Spokojne morze, bardzo spokojne, bez fal. Bardzo, bardzo spokojnie tu jest. I bardzo, bardzo gorąco. Jakie ładne kamyczki? To wyglądają jak na szyjnik.
A, no. Jakoś to się nazywa, takie to zielone kamienie, nie wiem. No. Takie trochę bursztynowe mi się jakoś kojarzy. Bursztynowe nie są w takim kolorze. No wiem, tylko że bursztynowe są w kolorze miodu, dobrze pamiętam? Tak. A, to dobrze. To jeszcze nie jest tak źle ze mną. Kurde, jaka tu jest cisza i spokój. Masakra, jest bardzo, bardzo gorąco. Praktycznie nic nie wieje. O, 12 godzina, 28 stopni. Woda praktycznie bardzo, w ogóle się nie rusza. Bardzo lazy. Jest bardzo miękko pod stopami. Każdy krok to jest zapadanie się. O właśnie, i pozostawianie po sobie mega dziury. I bardzo ciężko się idzie. Ale jest ogólnie przepięknie. No i tak to tutaj ładnie na tym Grande Blue wygląda. Woda bardzo ciepła. Jeszcze raz przypomnę, jest bardzo naprawdę ciepła. Można bez w ogóle namaczania się wchodzić, bez najmniejszego problemu. To mi się bardzo podoba, że woda jest taka ciepła. Nie lubię zimnej wody. A i takie tutaj są skałki. Na spokojnie. Poza sezonem. I tak jest dość sporo ludzi, ale jest tak luźno, jest fajnie. Dużo leżaków wolnych, nie ma krzyków, jest fajnie. Nogi umyte, bo piasek bardzo klei się do stópek. O, a i tak idę na razie na boso, bo nie lubię chodzić w mokrych nogach w klapkach. Jak skrzeczy, piszczy, jest ślisko. Restauracyjka. No i to takie wille przy samiutkiej w sumie plaży i morzu. Kolejna bardzo ważna rzecz tutaj odnośnie tego miejsca Grande Blue jest taka, że jest to miejsce, gdzie jest deptak, co na przykład tutaj w Grecji jeszcze nie widzieliśmy. Właśnie są tutaj bardzo dużo, tutaj jest restauracyjek, takich ładnych restauracyjek, takich klimatycznych, naprawdę bardzo, bardzo fajne. Spokojnie, nie ma dużego ruchu, mimo że akurat teraz przejechał skuter i samochód, to i tak to akurat wyjątkowo się trafiło, ale właśnie nie ma tutaj dużego ruchu. Obok mamy plażę i to jest właśnie coś, czego brakowało nam właśnie w Grecji do tej pory, bo porównując Grecję do Chorwacji, to w Chorwacji właśnie każda wioska nawet, każde miasteczko, każda wioska ma właśnie taki deptak przy plaży, gdzie można sobie pospacerować na przykład wieczorem czy coś, można sobie pochodzić tutaj w jakichś sklepach. A tutaj właśnie w Grecji no mało jest takich miejsc, póki co przynajmniej. Jest mało właśnie takich miejsc z deptakiem, gdzie właśnie można sobie tak pospacerować fajnie. I jeszcze nawiązując może do poprzedniego filmu, gdzie mówiłem o wynajmowaniu samochodów, skuterów, wkładów i tak dalej, to wspominałem coś właśnie też o rowerach i właśnie myślę, że tutaj byłby niewypał. Na przykład właśnie porównując Grecję do Chorwacji, to tutaj w Grecji troszeczkę taki niewypał byłby na rowerach, żeby sobie gdzieś tak pojeździć, ale to tylko moja opinia i jeszcze wiecie, dopiero po dwóch, trzech dniach na wyspie może być błędna to opinia, ale w Chorwacji od razu rzuciły nam się w oczy właśnie różne ścieżki jakieś tam, gdzie można sobie pojeździć na tych rowerach, gdzie jest więcej miejsc właśnie przystosowanych do rowerów, do jakichś spacerów. A tutaj w Grecji tak jeszcze póki co widzimy dopiero pierwsze takie miejsce, w którym można pojeździć, można by było pojeździć właśnie gdzieś na rowerze czy pospacerować. Więc zobaczymy, co będzie dalej. Być może ta nasza opinia się zmieni trochę bardziej też na korzyść Grecji. Na razie Chorwacja jest bardziej przystosowana do właśnie takich deptaków, do właśnie jakichś rowerów. Tutaj ani nie widzieliśmy nigdzie żadnych rowerów. Jedynie kto, jeśli już jeździł, to są to osoby, jacyś zazwyczaj kolarze na takich fajnych rowerach, ale takich wiecie, żeby cisnąć po szosie, że tak powiem, nie górskie. Nie jakieś takie miejskie, tylko takie już wyczynowe rowery, fajne, do szybkiej jazdy. To dużo takich osób jechało, tylko że muszą jechać po głównej ulicy, gdzie jeżdżą samochody i no i już nie jest tak bezpiecznie, o, żeby sobie z rodzinką wyjechać na spacer w niedzielę po obiedzie, tak? Coś takiego. Także drzewa bananowe. Najładniejsze drzewa na świecie. Także tak to wygląda. Seaside Saloon Wanted. Proszę? Amciu? O, jak ładnie wygląda. Wanted Burger. Yeah. O. Takie motory. Skuterki.
O, właśnie tam. Tam właśnie jedziemy, za góry. Za te góry zwiedzić kolejne miasteczko Lindos.